Hola, ¿qué tal? Witajcie w kolejnym hiszpańskim szocie. Dziś nauczymy się tego, jak po hiszpańsku mówić oczywiście. Oczywiście możemy użyć po prostu słówka claro, czyli jasne, ale jest jeszcze kilka różnych opcji. Na przykład oczywiście to por supuesto. Druga opcja to desde luego. Numer 3. Faltaría más. I czwarte hiszpańskie oczywiście to efectivamente. To tyle w dzisiejszym szocie. Napiszcie proszę w komentarzu, który z tych synonimów Wam się najbardziej podoba. I pamiętajcie, że jeszcze tylko do 12 czerwca, czyli do jutra, można dołączyć do kursu Hiszpański Start, czyli do wideokursu języka hiszpańskiego dla początkujących. Link w opisie. Hasta luego!